We Władysławowie rekord Guinnessa złapany na wędkę, a dokładnie na 1067 wędek. W ustanowieniu rekordu wzięli udział zawodnicy miejscowego klubu wędkarskiego Władek Team, a także mieszkańcy i turyści, którzy przyjechali akurat na majówkę. Okej, jest godzina 9, zaczynamy rekord Guinnessa w tworzeniu najdłuższej linii z wędek. Zaczyna Izabela Wejman z Grauwela. Naklejamy pierwszą naklejkę, chodźcie bliżej. Naklejki są numerowane, także o, proszę zobaczyć. Każda wędka jest uzbrojona w haczyk. Wygląda to tak, także jest to taki zestaw, który pozwala po prostu łowić. Odwiedził nas właśnie burmistrz. Panie burmistrzu, taka impreza w majówkę to dobry pomysł na reklamę Władysławowa? To najlepsze rozpoczęcie sezonu turystycznego w gminie Władysławowo. Myślę, że rekord Guinnessa jest najwyższą marką i największą, rozpoznawaną na całym świecie. I myślę, że to jest idealne rozpoczęcie naszego sezonu turystycznego. No i pogoda dopisała, nie? Jak zawsze we Władysławowie. Zdecydowanie tak. Wędkarze są zawsze osobami wierzącymi, dlatego się wymodlili o przepiękną pogodę, która podobno zostanie z nami na okres całych wakacji. Słuchajcie, skąd jesteście? Ja nazywam się Zbyszek Majsterz, pochodzę z Oławy, to jest 27 km od Wrocławia, a wędkuję od 16 roku życia. Władysławo jest nazywane Mekką wędkarstwa morskiego. Co wy o tym myślicie? Ja tu jestem pierwszy raz, prawda, bo przyjaciel mi tutaj przywiózł i obiecał mi, że tu będą się działy szalone rzeczy. Więc tutaj wszystko zostawiłem w domu, wziąłem żonę do samochodu i przyjechaliśmy właśnie pobić ten rekord Guinnessa, gdzie na bardzo na tym zależy, żeby jednak ten rekord pobić. Koło mnie Robert, Robercie, wy wspieracie nasz klub od samego początku, nie? No jak najbardziej, nie tylko wasz klub, ale generalnie morskie wędkowanie. Władysławowo no, jest przez wielu nazywane Mekką, taką stolicą wędkarstwa morskiego. Co ty o tym możesz powiedzieć? No samo to świadczy o tym, że ja wybrałem po prostu miejsce zawodów International Gravel Cup jako Władysławowo, ponieważ Władysławowo słynie z największej ilości ryb i najlepsze łowiska plażowe. Czy pływasz też na dorsze tutaj od nas z sportu? Jak najbardziej. Ja już brałem wielokrotnie udział razem z moją żoną, z Izabelą, w Festiwal Dorsza oczywiście, jak najbardziej. Tak. Festiwal Dorsza to jest ponad 15 lat tradycji, no i ona jest pielęgnowana z roku na rok, jest tych wędkarzy coraz więcej, a dzisiaj na plaży wasza firma wystawia takie stanowisko surfcastingowe wzorcowe. Powiedz nam coś o tym. No, moja żona właśnie ma tutaj przedstawić wszystkim ludziom, jak się w ogóle łowi z plaży, jak wygląda, powinno wyglądać łowisko wędkarza właśnie surfcastingowego, jak wygląda sprzęt wędkarski i tak dalej. Dzisiaj ustanawiamy rekord Guinnessa w długości wędzisk. No musimy ich nazbierać 1000. Myślisz, że damy radę? Ja myślę, że raczej tak.
Bardzo dużo wędkarzy tutaj widzę, tutaj z dużą ilością wędek przyszło. Z tego co widziałem, to nawet rekordowy wędkarz przyniósł 60 wędek, co jest bardzo dobrym indyfikatorem, że to jednak szafniemy. Klub Władek Team jest organizatorem tego typu imprez, bo w zeszłym roku biliśmy rekord Polski, w tym roku rekord Guinnessa. Trzy słowa o tym, jak ty to widzisz? To jest dobry pomysł, żeby na plażach właśnie tego typu imprezę robić? To nie jest dobry pomysł. Rewelacyjny. To jest zarypiasty pomysł, po prostu zarypiasty i bardzo Was podziwiam, właśnie Wasz klub. Jest Wasz klub jeden z najbardziej prężnych, rozwijających się klubów i tylko wspierać. Nie, to jest pomylone, chwilę. O, tak będzie dobrze. I teraz będzie 1000. Słuchajcie, także to jest 1000 wędka, która będzie brała udział w licytacji, gdzie się tam przekażemy na zbożny cel. No i układamy się. Rekord Guinnessa został ustanowiony tą wędką, a mamy jeszcze dużo, dużo innych wędek. Także gratulacje dla wszystkich. 1000 wędka, udało się nam to zrobić, także tak się łowi! Tu musi być ładnie, ładnie, ładnie. No krzywo. No dobra, nie. Zartuję. No. Które numery mamy tej naklejeczki już? O, 1063. Jest. A tutaj, o. Taka mała, małe takie wędzisko, bo żeście gadali, że te podlodówki, to prezes takim moim wyskoczył, no to macie teraz porządne. Normalnie skrajności w kraju. Bo prezes jest crazy. Zosia, najmniejszy uczestnik naszej imprezy, też ma wędzisko takie. Naklejamy jej naklejkę. A co tam? Numerem? Tak. 1067. I kładziemy wędzisko do innych. Tutaj do innych. Położymy. Tak, nie liczy się kto zaczyna, tylko kto kończy. Brawo! Brawo! Macie już jakieś wyniki? Można coś podać? 3,5 km. Proszę Państwa, po zakończeniu, po zebraniu wędek zapraszamy pod nasz namiot, punkt informacyjny. Spośród wszystkich uczestników rozlosujemy nagrody ubundowane przez naszych sponsorów. Następnie robimy meeting wędkarski, czyli łowimy sobie z plaży, kto gdzie chce. Potem mierzymy tutaj w stanowisku rybki. Skromne nagrody ufundowane przez naszego ludowego rzeźbiarza będą wręczone. To jest dla nas ogromna chluba, dlatego że miasto Wałęsowa będzie znane na całym świecie, bo rekord Guinnessa, drodzy Państwo, nie jest przypadkowy, jest znany na całym świecie i bardzo się cieszę, że miasto Wałęsowa będzie mogło się do tej księgi również wpisać. A teraz myślę, że to najważniejsze, czyli dane i informacja, czy udało się ten dzisiejszy rekord pobić. Głos oddaję tutaj współorganizatorom, Władek Team. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, Guinness dał nam taki próg, 1000 wędek. Robimy owszem najdłuższą linię, ale kruczek jest taki, że musimy mieć co najmniej 1000 i
udało nam się ułożyć na tej plaży dokładnie 1067 wędzisk. Brawo! Łączna długość tych wędzisk, które tutaj mamy położone na tej przepięknej Władysławowskiej plaży, to ponad 3,5 km, a dokładnie 3 km 575 metrów. Brawo! Tu na plaży, żebyście też wiedzieli, jesteśmy od 19 godzin już. Także to, co żeśmy wcześniej zainwestowali, to jest jedno, ale tu jesteśmy 19 godzin i tutaj brawa dla Grzegorza Turskiego, który to wszystko wymyślił. Słuchajcie, mogę was tylko pocieszyć, że za rok już mamy następny w planie, także na pewno będzie was liczniej, będzie łatwiejszym rekordem i na pewno nam uda się go pokonać, tak jak to odbyło się w dniu dzisiejszym. Czyli rekord Guinnessa we Władysławowie, najdłuższa linia ułożona z wędek? Został pobity! Woo! Kto by to nie poszło na darmo!